Jeśli ktoś z Państwa pomyślał, że przez pandemię projekty społeczne czy kulturalne mają się nieco gorzej, to spieszymy ze sprostowaniem. W Centrum Kultury Agora właśnie ruszył nabór do najnowszej, 6. już edycji Kuźni Projektów. Chodzi o to, że szukamy lokalnych liderów, liderów, którzy mieszkają na Karłowicach i Różance, ale też tych liderów, którzy mieszkają w całym Wrocławiu i chcieliby zrealizować swój pomysł, swój projekt właśnie u nas, czyli w Centrum Kultury Agora, w naszej przestrzeni, w naszym budynku lub wyjść z nim w osiedle. To już 6. odsłona Kuźni Projektów w Agorze. Punktem wyjścia dla jej powstania była diagnoza, z której wynikało, że mieszkańcy osiedla Różanka i Karłowice potrzebują działań i większej aktywizacji. Pomysł okazał się sukcesem, a chętnych do realizacji projektów nie brakowało. Jednym z projektów z 5. edycji były 24 godziny, którego autorką jest Ewa Suchorzebrska. Mieliśmy możliwość przedstawienia 10 osób, mieszkańców naszego osiedla, bądź osób, które bardzo aktywnie na terenie tego osiedla działają, aby przybliżyć ich sylwetki, historię, ale też i wartości, i sposób działania. Staraliśmy się zawsze tak, aby osoba, która prowadzi wywiad, nie znała wcześniej osoby, z którą wywiad przeprowadza, właśnie żeby był ten efekt świeżości. Wystawa 24 godziny jest dostępna w sieci, a także na żywo przy ulicy Jana Kasprowicza 46. Nabór do Kuźni Projektów trwa. Zgłoszenia można przesyłać na adres Agory. Kto poszukiwany jest do 6. edycji? Osób, które mają fajny pomysł, potrafią coś fajnego robić, chcieliby się nim podzielić, chcieliby wyjść na zewnątrz, no ale nie mają zaplecza finansowego, infrastruktury, merytorycznie nie do końca czują się pewnie, jak to wszystko przygotować, więc my to dajemy. 3 zwycięzców dostanie dofinansowanie w wysokości do 4000 zł, a także wsparcie merytoryczne i pomoc infrastrukturalną od pracowników z Centrum Kultury Agora. Po pomoc można zwracać się na etapie zgłoszenia projektu, jak i przy jego realizacji. W 2021 roku stawiamy na ekologię, na działania właśnie proekologiczne związane z filozofią Zielonej Instytucji Kultury. I te będą przede wszystkim oceniane najwyżej i najwyżej punktowane. Organizatorzy Kuźni Projektów na zgłoszenia czekają do 10 maja. Echo 24, Ida Górska.